Proszę o zajmowanie miejsc. Za kilka minut zaczynamy naszą konferencję, nasz kongres. Dzień dobry. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na 7. Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki. Nazywam się Marzena Kawa i cieszę się, że mogę być tu dziś z Państwem. I nieprzypadkowo o biogospodarce, jej wyzwaniach i perspektywach rozmawiamy właśnie w tym miejscu. Województwo łódzkie od lat stawia na biogospodarkę. To klamra spinająca wszystkie branże kluczowe dla województwa łódzkiego. A biogospodarka to pojęcie bardzo pojemne, bo dziś będziemy rozmawiać m.in. o rolnictwie, o gospodarce morskiej, o przemyśle chemicznym, o zasobach biologicznych, o szerokim zastosowaniu odpadów do produkcji żywności, paszy i energii. Dziś zastanowimy się podczas kongresu, jak odmienić niekorzystne tendencje w sytuacji, gdy nasz ekosystem stoi w obliczu wyzwań, a także poważnych zagrożeń, a są nimi rosnąca liczba ludności, zmiany klimatu, degradacja gleby. To, co nas łączy tu dziś, to poczucie odpowiedzialności za planetę, a także za nasze przyszłe pokolenia. W bogatym programie kongresu zaplanowano liczne sesje, które będą odbywać się równolegle w 8 salach, podczas których poruszona zostanie tematyka zmiany klimatu, sytuacji w regionie łódzkim, rolnictwa zrównoważonego, bioróżnorodności obszarów wiejskich, biogospodarki odpadami, bioinnowacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, także własności intelektualnej w biogospodarce oraz wiele innych tematów. Zostanie tu także rozstrzygnięty konkurs na najlepsze ekosołectwo województwa łódzkiego. Pragnę serdecznie powitać organizatora i gospodarza tego wydarzenia, marszałka województwa łódzkiego. Jest to wydarzenie, które od 2012 roku cieszy się ogromnym powodzeniem, a także zainteresowaniem. W imieniu marszałka właśnie województwa łódzkiego pragnę serdecznie powitać gości. Pana Waldemara Budę, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pana marszałka Andrzeja Górczyńskiego, członka zarządu województwa łódzkiego. Pana Włodzimierza Fisiaka, radnego sejmiku województwa łódzkiego i kanclerza Politechniki Łódzkiej. Pragnę powitać także gości z zagranicy. Witam serdecznie panią Elisabeth Manunze, reprezentującą Holenderski Uniwersytet w Utrechcie. Panią Franciszkę Novello, specjalistę w zakresie zamówień publicznych z Włoch. Są
także z nami partnerzy merytoryczni tegorocznej edycji. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Biotechnika, Instytut Medycyny Pracy im. Profesora Jerzego Nofera, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki, Polska Witalna, przedstawicieli witam serdecznie także urzędów, instytucji państwowych i samorządowych, instytucji biznesowych i naukowych, a w szczególności przedsiębiorców zainteresowanych i zaangażowanych w rozwój biogospodarki oraz przedstawicieli mediów. Zapraszam teraz gospodarza i organizatora tegorocznego kongresu, marszałka województwa, pana Andrzeja Górczyńskiego. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mam dzisiaj przyjemność reprezentować Zarząd Województwa z wicemarszałkiem Piotrem Adamczykiem, który też dzisiaj jest ze mną. Proszę Państwa, dzisiejsze wydarzenie, siódmy Międzynarodowy Kongres Biogospodarki w województwie łódzkim w Łodzi, to bardzo ważne wydarzenie dla nas wszystkich dzisiaj żyjących ludzi na planecie. Ale cieszę się bardzo, że mam nadzieję, że po dzisiejszym kongresie zadbamy o przyszłość naszych pokoleń. I to jest ważne, że 18 paneli, które dzisiaj będziemy przedstawiali, będziemy omawiali rozwój obszarów wiejskich, rozwój bioróżnorodności na tych obszarach wiejskich, ponieważ 60% ludności województwa łódzkiego właśnie mieszka na obszarach wiejskich. Tam właśnie ludzie, którzy żyją, dbają o środowisko, dbają o naturę, dbają o to, żeby żyć zdrowo i ekologicznie. W związku z tym bardzo się cieszę, żebyśmy te tematy, które nas dotykają, omówili dzisiaj na dzisiejszym kongresie. Otacza nas również świat nauki, który dzisiaj z nami również jest. Jest Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny. Właśnie ci wykładowcy z tych uczelni, jak również gości zagraniczni będą z nami dzisiaj dyskutować, jak rozwiązać problem biogospodarki, jak najlepiej również wykorzystać fundusze unijne, a przypomnę, że mamy około 10 miliardów euro na te działania. To jest dość dużo pieniędzy, ale ważne, żeby je jak najlepiej wykorzystać. Proszę Państwa, również wystawy wokół dzisiejszego forum biogospodarki są bardzo ważne i ciekawe. Pokazujemy wykliniarstwo, pokazujemy również to, co tradycyjne pochodzi z gospodarstw rolnych, zdrową żywność, żywność wysokiej jakości i też będziecie mogli spróbować tej żywności właśnie z miejscowości Szadek, tradycyjna, regionalna żywność w ramach MOL-a, która przerabia produkty wysokiej jakości. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj też rozmawiali o tematach związanych z powietrzem, wykorzystaniem również odnawialnych źródeł energii. To jest w ogóle całość tego kongresu. Mam nadzieję, że po podsumowaniu będziemy mieli dużo wniosków, żeby budować i rozbudowywać naszą strategię rozwoju województwa, strategię zrównoważonego rozwoju w naszym regionie. Położenie naszego regionu jest bardzo dobrze usytuowane w sercu Polski, w sercu województwa również łódzkiego. I to należy również wykorzystać, czego zachęcamy również inwestorów, przedsiębiorców, żeby inwestować w biogospodarkę w województwie łódzkim. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przybyli na kongres, którzy wniosą bardzo dużo do rozwoju i przyszłości polskiej biogospodarki. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Zatem warto odwiedzać także parter hotelu, w którym się znajdujemy. Tam czekają na Państwa wymienione przez pana marszałka produkty. A już teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Waldemara Budę, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Panie marszałku, szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie dzisiaj tutaj na to forum, na ten kongres. Myślę, że nie jest ono przypadkowe, bo zapewne będę się przysłuchiwał i zapewne będziemy tutaj słyszeli o wielkich wyzwaniach,
wyzwaniach naukowych, wyzwaniach intelektualnych, ale zapewne będzie się to też wiązało z wyzwaniami natury materialnej. Te wszystkie plany, te wszystkie założenia muszą być finansowane, musi być schemat finansowany, schemat dojścia do pułapów, które będziemy sobie stawiali za cel. Moment, szanowni państwo, jest dzisiaj rzeczywiście wyjątkowy, bo negocjujemy nową perspektywę finansową. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wiedzie w tym zakresie prym. I rzeczywiście już dzisiaj możemy powiedzieć z całą pewnością, że 25% budżetu będzie przeznaczona właśnie na ochronę klimatu, w tym i właśnie biogospodarkę. Więc stymulacja całych procesów poprzez właśnie środki europejskie będzie gigantyczna. Tak jak pan marszałek wskazał, 10 miliardów dzisiaj mamy zainwestowane w całą politykę dotyczącą biogospodarki, ale to jest zapewne sporo mniej niż będzie w kolejnej perspektywie. To, szanowni państwo, jest cały plan, który wynika właśnie z strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. My w wielu aspektach chcemy rozwijać gospodarkę, ale właśnie na zasadzie zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekonomicznym, społecznym, terytorialnym. I do tego właśnie sprowadza się biogospodarka. A żeby eksploatować złoża naturalne, żeby eksploatować i zamawiać też i produkować usługi i materiały, które nie wykorzystują w nadmierny sposób energii, które nie eskalują strat, jakie są związane z eksploatacją zasobów naturalnych. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie i jestem przekonany, że przy tworzeniu kolejnego programu operacyjnego, regionalnego tutaj w Urzędzie Marszałkowskim w województwie będziemy bardzo duży nacisk kładli na właśnie ten temat. Zaraz po tym, jak zatwierdzimy wszystkie dokumenty na poziomie komisji i też na poziomie rządowym, przystępujemy do realizacji właśnie takiego schematu przyszłej perspektywy i przyszłego programu operacyjnego i pan marszałek tutaj już mi wskazywał wiele potrzeb w tym zakresie, będę na nie bardzo otwarty i na pewno wypracujemy finansowania, montaże finansowe, które będą te cele, które państwo sobie tutaj postawią, mogły być realizowane. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie ministrze. Będąc strażnikiem także czasu podczas kongresu, uprzejmie proszę kolejnych prelegentów o dyscyplinę czasową. Czas wystąpienia to 10 minut, a jako kolejnego gościa zapraszam pana Tomasza Celikowskiego, specjalistę do spraw polityki z Komisji Europejskiej. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na ten kongres. Ja już mam przyjemność uczestniczyć kolejny raz w kongresie. Również dziękuję za zaproszenie w imieniu mojego dyrektora Johna Bella, który uczestniczył w tym kongresie również w przeszłości. Niestety w tym roku nie mógł osobiście tutaj przybyć. Ja chciałbym przedstawić parę słów na temat europejskich polityk związanych z biogospodarką. Również w szerszym nieco ujęciu, w ujęciu, które związane jest ogólnie z pracami nowej Komisji Europejskiej, również z przyszłym programem badań Unii Europejskiej, Horyzont Europa. Tutaj może tylko na początek jeszcze może o mojej miejscu, skąd ja pochodzę. Jest to Dyrekcja Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, ale zwróciłbym tylko uwagę na nazwę tej dyrekcji. W zeszłym roku była to jeszcze Dyrekcja Biogospodarki, Bioeconomy. W tym roku cała struktura Dyrekcji Badań i Innowacji uległa zmianie. W tej chwili nazywamy się Zdrowa Planeta, czyli już nawet ta nazwa pokazuje znacznie szersze ujęcie kwestii biogospodarki. W tej chwili zwracamy uwagę znacznie bardziej na kwestie związane ze środowiskiem i z lepszym wykorzystaniem zasobów biologicznych w sposób zrównoważony. Którą stronę?
Także jeśli mamy wspomnieć o tych wyzwaniach i szansach rozwoju w przyszłości biogospodarki w Europie, oczywiście musimy wspomnieć o pierwszym tym wyzwaniu, czyli o kryzysie klimatycznym, który dotyka nie tylko Europę, ale i cały świat. Jest to wyzwanie globalne. Mowa tutaj nie tylko o zmianie klimatu, ale można powiedzieć, katastrofie klimatycznej, która dotyczy tak zasobów lądowych, jak i morskich. Mieliśmy bardzo niedawno, widzieliśmy nowe raporty panelu klimatycznego dotyczącego ocieplenia klimatycznego, jak również oceanów i kriosfery. Te wszystkie raporty wskazują, że zmiany klimatyczne postępują. Możliwe cały czas jest, jak wskazują te raporty, dotrzymanie celów wypracowanych w porozumieniu paryskim z 2015 roku, ale sprawa staje się coraz bardziej pilna i wymaga systemowych i ogólnoświatowych wysiłków, żeby ten kryzys w jakiś sposób wprowadzić pod kontrolę. Jeśli chodzi o postrzeganie zmian klimatycznych przez obywateli Unii Europejskiej czy Europejczyków, jest to temat, który jest postrzegany prawie przez całą ludność Unii Europejskiej jako poważny kryzys. 93% to są wyniki ostatniego Eurobarometru badania opinii społecznej w Unii Europejskiej, we wszystkich krajach. Również wskazują na to te badania, że ponad 90% obywateli już uczestniczy w jakiś sposób w działaniach na rzecz walki ze zmianą klimatyczną, na przykład poprzez recycling, czy poprzez rozwiązania związane z transportem, choćby publicznym. Wszystkie te tematy zresztą będą dzisiaj omawiane na kongresie. Kwestia bioróżnorodności również jest bardzo istotna. Kolejny panel zmian, międzyrządowy panel do spraw bioróżnorodności pokazuje, że kwestia ta jest bardzo poważnym wyzwaniem. Ponad 1 000 000 gatunków zagrożonych wymarciem. Trwa właściwie to szóste wymieranie w tej chwili gatunków globalnie, także to wyzwanie jest bardzo poważne. Również jest to wyzwanie gospodarcze, chociażby w rolnictwie. Utrata bioróżnorodności jest ogromnym wyzwaniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności, również kwestie związane z poziomem życia i możliwościami rozwoju globalnego związane z bioróżnorodnością. Jeśli chodzi o konieczność takich systemowych rozwiązań zrównoważonych, można wspomnieć o kwestii dostępu do wody w rolnictwie. 70% wody słodkiej używane jest w rolnictwie, także tutaj są duże możliwości zaoszczędzenia tych zasobów. No nie muszę wspominać, że ten temat dotyczy bardzo silnie również, był zauważony bardzo silnie w tym roku, na przykład w Polsce. Kwestia suszy, która dotknęła Polskę, myślę, że o tym też będzie dużo na tym spotkaniu powiedziane. Kwestia tego, w jaki sposób wykorzystywane są zasoby związane choćby z produkcją roślinną czy produkcją zwierzęcą. To kolejny raport tutaj panelu zmian klimatu, który pokazuje, że na przykład tutaj jest taka ciekawa statystyka, że produkcja zwierzęca, gdyby była krajem, byłby to trzeci co do wysokości emisji dwutlenku węgla kraj świata po Chinach i Stanach Zjednoczonych. Jest to związane również z tematem zrównoważonych diet, żywienia. Oczywiście kwestie związane z tym, w jaki sposób wszystkie zagrożenia związane z niezrównoważonym sposobem odżywiania w Europie i na świecie występują. Kolejny temat, tych tematów oczywiście jest wiele, ja tylko je sygnalizuję tutaj bardzo krótko. Kwestie degradacji środowiska, kwestia na przykład plastiku w oceanach, jest to znakomicie znany temat, wszędzie omawiany w tej chwili.
kwestię tego, w jaki sposób te zasoby można, te środki można inwestować w nowe produkty, które będą bardziej przyjazne dla środowiska i nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, tak jak mamy do czynienia z plastikami w morzach. Także nowa Komisja Europejska, która od listopada zacznie pracować z przewodniczącą Ursulą von der Leyen, postawiła sobie za cel wytworzenie w ciągu, czy opracowanie w ciągu pierwszych 100 dni swojego mandatu tak zwanego Europejskiego Zielonego Dealu. Jest to pakiet środków prawnych związanych z bardziej zrównoważonym sposobem działania gospodarki szeroko pojętej. Również kwestia tego, żeby Europa stała się kontynentem neutralnym klimatycznie. I ten pakiet w dużym stopniu związany jest również z biogospodarką. Także biogospodarka będzie, tutaj będą konkretne działania wprowadzone związane z biogospodarką, które będą częścią tego zielonego dealu. Może parę słów jeszcze na temat tego, jak biogospodarka na poziomie europejskim jest w tej chwili definiowana, czy w jakie elementy są z tym związane. W zeszłym roku, w październiku zeszłego roku została uaktualniona Europejska Strategia Biogospodarki, która w lepszy sposób, czy w mocniejszy sposób powiązała kwestie wykorzystania zasobów biologicznych do produkcji żywności, bioproduktów, pasz, bioenergii z ochroną środowiska i z wykorzystaniem lepszym zasobów biologicznych i kapitału naturalnego. Także ta strategia przyjęła w taki systemowy sposób wiele działań, które w tej chwili są wprowadzane w życie. Te działania mają na celu powiązanie biogospodarki z priorytetami europejskimi, takimi jak tworzenie miejsc pracy, tutaj na przykład sektor bioprzemysłu jest jednym z działań, na które idzie duża uwaga. Miejsca pracy związane z tworzeniem miejsc pracy w terenach wiejskich szczególnie, na przykład poprzez działanie biorafinerii różnej skali, małe czy duże biorafinerie, kwestie zmian klimatycznych, o których już wspomniałem, poprzez wykorzystanie biomateriałów, takich jak na przykład, choćby warto wspomnieć o drewnie, jako materiał konstrukcyjny, zamiast takich materiałów jak beton chociażby, czyli ten sektor przemysłowy, również kwestie gospodarki o obiegu zamkniętym, które mają być w lepszy sposób włączone do definicji biogospodarki. No i również kwestia bioróżnorodności, o której też była mowa. Także ja tu szczegółowo nie będę omawiał tych działań, działań 14. Może tylko wspomnę, że są one podzielone na trzy takie duże bloki. Pierwszy to są te sektory przemysłowe, inwestycje, tworzenie, otwieranie rynku dla innowacji w obszarze biogospodarki. Następny to jest taki blok związany z działaniem biogospodarki na terenie lokalnym, również pomoc krajom członkowskim w tworzeniu strategii biogospodarki. I trzeci obszar związany z kwestiami środowiskowymi, czyli granice ekologiczne, działania biogospodarki i kwestie również związane z bioróżnorodnością. Biogospodarka pojawiała się w ciągu ostatniego roku w różnych dokumentach Komisji Europejskiej, na przykład w komunikacie Czysta Planeta dla Wszystkich. Też to jest temat związany z gospodarką klimatycznie neutralną. Tutaj mowa jest o kwestiach systemu produkcji żywności. Również w taki sposób biogospodarka może służyć jako magazyn węgla w zasobach biologicznych. Również, tak jak wspomniałem, w tych dokumentach międzyrządowego panelu zmian klimatu i
bioróżnorodności też biogospodarka była wspomniana. No i w końcu zielony deal, o którym już też była mowa, w którym biogospodarka będzie ważnym elementem, to zostanie przyjęte w ciągu tych 100 dni od uruchomienia działań nowej komisji od listopada tego roku. I teraz może jeszcze parę słów na temat tego, co w tej chwili dzieje się, jeśli chodzi o biogospodarkę na poziomie programu badań i innowacji Horyzont 2020. To są ostatnie konkursy, które w tym roku będą uruchomione, dokładnie za tydzień. Będzie otwarte kilka konkursów związanych z wyzwaniem społecznym drugim, czyli tym wyzwaniem właśnie biogospodarki, rolnictwa również i wszystkich tematów związanych właśnie tutaj, jak widzimy w tym tytule tego wyzwania. Będą to 4 konkursy konkretnie, bezpieczeństwo, zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe, ten niebieski wzrost, renesans terenów wiejskich i żywność i zasoby naturalne. Ten konkurs jest nowym konkursem, największym z tych 4, które będą otwarte 15 października. Także bardzo zachęcam tu wszystkich Państwa do uczestniczenia w tym konkursie jak mówię, jest to ostatnia okazja w tym programie Horyzont 2020. Także tutaj Krajowy Punkt Kontaktowy, myślę, będzie służył pomocą i te informacje będą dostępne za parę dni. Jeszcze parę słów o tym, że również istnieje cały czas i również będzie w przyszłym roku miał swój ostatni konkurs program Bio-Based Industries Joint Undertaking. To jest program związany z bioprzemysłem, który oczywiście jest również dostępny i również stara się zwiększyć swoje uczestnictwo na terenie Polski. Ten konkurs będzie otwarty w kwietniu przyszłego roku i jego budżet to przybliżenie 80 milionów euro, natomiast te konkursy Horyzontu to jest około 500 milionów euro, także jest to duża suma, która tutaj będzie zainwestowana w te tematy związane z biogospodarką jeszcze w czasie Horyzontu 2020. I jeszcze na zakończenie mojej prezentacji parę słów na temat przyszłych planów związanych z programem Horyzont Europa, czyli jest to przyszły program badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej. Tutaj mowa o zwiększeniu możliwości innowacyjnych czy zdolności innowacyjnych w Europie, kwestie również tworzenia miejsc pracy i związanie lepszego z tymi priorytetami i z udziałem obywateli w tworzeniu programu. Także ten program jest w tej chwili już na bardzo zaawansowanym programie przygotowania. Komisja zaproponowała 100 miliardów euro na ten program. Został on wstępnie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Tutaj na ostatnim posiedzeniu Parlamentu przed wyborami europejskimi Parlament wyraził zgodę na ten program. Natomiast cały czas pozostaje jeszcze kwestia ostatecznego budżetu. Jest to kwestia negocjacji ogólnych, negocjacji budżetowych Unii Europejskiej. Także te negocjacje są w tej chwili również zaawansowane, są w toku i miejmy nadzieję, że ten budżet zostanie utrzymany, jeśli nie zmniejszony, prawda? I w jakim miejscu znajduje się biogospodarka w tym programie? Tutaj jest tak zwany klaster 6, czyli żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Mamy tutaj kilka obszarów, 7 konkretnie takich obszarów interwencyjnych w tym programie i na tę część programu Horyzont Europa Komisja proponuje 10 miliardów euro, także 10% budżetu. Jest to dwukrotnie zwiększona alokacja w stosunku do obecnego programu Horyzont 2020, gdzie jest to przybliżenie właśnie około 5 czy nieco mniej niż 5 miliardów euro. No a tutaj jest widać, że zwiększenie budżetu jest dużym sygnałem, że ten temat biogospodarki w przyszłym programie
badań naukowych, innowacji będzie zwiększone. I jeszcze może tylko powiem, że jeśli chodzi o to partnerstwo prywatno-publiczne, o którym wspomniałem, BBI, które w tej chwili działa i które będzie miało w przyszłym roku ostatni swój konkurs, to również trwają prace nad jego następcą. W tej chwili, czyli to jest proponowane partnerstwo takie Circular Bio-Based Economy in Europe, które w tej chwili trwa ocena wpływu tego partnerstwa przez niezależnego konsultanta jest wprowadzana, prowadzone są oceny, czy w jaki sposób to partnerstwo może być wdrożone w życie. I również trwa konsultacja publiczna na temat tego partnerstwa, która jest cały czas otwarta, także też zachęcam do oddania swojego głosu na ten temat. I w tym momencie chciałbym już zakończyć. Życzę Państwu bardzo udanego spotkania dzisiaj i dziękuję za uwagę. I jeśli są jakieś pytania, jestem do dyspozycji w czasie całego spotkania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wystąpienie. Dziękuję za względną dyscyplinę czasową, dlatego uśmiecham się z myślą do kolejnych prelegentów. A na scenę zapraszam do nas panią Ninę Dobrzyńską. Przepraszam, tak, dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Który działa? Tak, działa. Proszę bardzo. Działa? Też nie umiem pewnie obsłużyć. No. Strzałeczką. Która nie działa. Strzałeczką, która nie działa. A, dobra. Tak, wszystko działa. Proszę bardzo. Biogospodarka biogospodarką, a bez techniki człowiekowi trudno przeżyć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo Panu Marszałkowi za zaproszenie na ten kongres, na to bardzo ważne dla województwa łódzkiego wydarzenie, wydarzenie o skali międzynarodowej. Wiemy rzeczywiście, że województwo łódzkie stoi obszarami wiejskimi, stoi rolnictwem i stara się, widzę, również wykorzystać tę pozycję, pokazując ją na arenie międzynarodowej. Bardzo mnie to cieszy. Proszę Państwa, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że rolnictwo i obszary wiejskie to właściwie jest wiele twarzy biogospodarki. Można powiedzieć, że biogospodarka bardzo często powinna mieć na drugie imię rolnictwo i gospodarowanie na wsi, na obszarach wiejskich. Troszkę przypomnienia. Oczywiście tutaj w tym gronie wszyscy są specjalistami, nie bez powodu tutaj się znaleźli, natomiast myślę, że to, w jaki sposób rolnictwo jest powiązane z biogospodarką, warto jest wszystkim wiedzieć. Proszę Państwa, biogospodarka obejmuje wszystkie sektory, które funkcjonują w oparciu o zasoby biologiczne. I rośliny, i zwierzęta, mikroorganizmy, i też wszystko to, co od niej pochodzi, całą biomasę, która jest przez nie wytwarzana. Wcześniej Pan Tomasz mówił już o tych licznych wyzwaniach i problemach i zagrożeniach, które stoją przed naszym światem, przed Europą, przed Polską również. Kwestia wyżywienia rosnącej liczby ludności na świecie, kwestia potrzeby zwiększonej produkcji żywności, a jednocześnie wymaganie, żeby ta produkcja była jak najbardziej bezpieczna dla środowiska, bezpieczna dla człowieka, bezpieczna dla zasobów przyrodniczych, które mamy zostawić naszym pokoleniom, co pan, tak pięknie pan marszałek powiedział wcześniej. I tak faktycznie jest, żebyśmy się nie wstydzili przed naszymi dziećmi, żeby pokazać im, że zwracamy uwagę na to, co się dzieje, a dzieją się zmiany klimatu, dzieje się degradacja gleby, dzieje się spadek bioróżnorodności i rosnące wymagania konsumpcyjne, coraz bardziej wysublimowane i coraz większe. Żeby temu wszystkiemu sprostać, musimy bardziej uważnie patrzeć na to, jak funkcjonujemy i patrzeć na to właśnie, aby biogospodarka, nie jest to może zbyt piękne słowo, ale rzeczywiście oddaje całość zagadnienia, żeby biogospodarka funkcjonowała w prawidłowy sposób, to powinna być prowadzona w sposób zrównoważony i powinna być prowadzona w obiegu zamkniętym. To jest bardzo ważne i to oznacza pewne zmiany modeli myślowych, modeli technicznych w gospodarowaniu, zmiany produkcji, zmiany sposobów gospodarowania, zmiany mentalności.
Przygotowujemy się do tego cały czas. Mamy nadzieję, że z każdym krokiem jesteśmy bliżej, a na pewno z każdym kongresem jesteśmy jeszcze bliżej. Też dla przypomnienia, że biogospodarka stanowi podstawę funkcjonowania po pierwsze pierwszego sektora gospodarki, na który składają się trzy takie filary: rolnictwo, leśnictwo i rybactwo. I później cała nieskończona plejada gałęzi drugiego sektora, których tutaj na tej prezentacji mamy właściwie tylko kilkanaście, jest ich dużo więcej, a to jest przemysł spożywczy, przemysł paszowy, leśno-drzewny, celulozowy, papierniczy, farmaceutyczny, tekstylny, kosmetyczny, biotechnologiczny, budowniczy, paliwowy, recyklingowy. Jeszcze pewnie kilka pozycji przynajmniej możemy wymienić. To, co jest najważniejsze w biogospodarce, w tym całym gospodarowaniu w cyklu biologicznym, który zresztą jest jednym z filarów całej myśli o gospodarce, o obiegu zamkniętym. Najważniejsze rzeczy, proszę Państwa, zarządzanie zasobami biologicznymi i odnawialnymi w taki sposób, żeby dotyczyło całego cyklu życia. Od ich wytworzenia, od pozyskania, przez przetwórstwo, aż do przejścia w fazę użytkową, sprzedaż, marketing, obrót, transport i utylizacja. Ważne jest, żebyśmy mieli przed oczami cały ten cykl biologiczny. Oczywiście najważniejsze jest, żeby wyciągnąć maksimum wartości z surowców, czy też z produktów, które są nam dane, które wyprodukowaliśmy, które wyhodowaliśmy, które uprawialiśmy. No i żeby z tego jeszcze wszystkiego jak najmniejsza ilość odpadów nam powstała, bo trzeba mieć w pamięci, że trzeba się nimi zająć, trzeba je albo powtórnie wykorzystać, albo zutylizować. A każda utylizacja, każde wykorzystanie to dodatkowa porcja energii, która też kosztuje, którą musimy zdobyć nawet z odnawialnych źródeł energii, ale musimy ją pozyskać. No i oczywiście, tak jak mówiłam, zarządzanie odpadami. To jest bardzo ważna sprawa. Widzimy wokół, że śmieci, odpadów przeróżnego rodzaju jest coraz więcej i jeśli nie chcemy, żeby przyszłe pokolenia miały problem z brakiem miejsca dla siebie, to musimy bardzo poważnie do tego podejść. Patrzę, że technika biogospodarki nie wytrzymuje. Oczywiście to już pan Tomasz powiedział wcześniej, że powstało wiele dokumentów strategicznych dotyczących biogospodarki, jej roli w życiu społeczeństwa, w życiu Europy, w życiu kraju. Nie będę tutaj przytaczać, bo na pewno wyznają państwo je przynajmniej część na pamięć, a jeśli nie, to na pewno się państwo chętnie po nie udadzą. Bardzo ważne dla nas jest to, czym zajmuje się dyrekcja pana Tomasza, o pięknej, dźwięcznej nazwie Zdrowa Planeta. Zastanawiałam się swoją drogą, co by było, gdyby nasze ministerstwa pozmieniały sobie nazwy na takie przyjazne, dużo mówiące nazwy, na przykład Ministerstwo Dobrej Żywności. Proszę Państwa, jest na pewno taki kluczowy dokument, który dotyczy strategii biogospodarki. Na tym dokumencie unijnym opiera się wiele dokumentów krajowych. Muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o nasz kraj i o rolnictwo tak naprawdę, to tych dokumentów jest, można powiedzieć, bardzo wiele. Począwszy od strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, dokumentu kluczowego czy czołowego autorstwa pana premiera Morawieckiego, czy też pod przewodnictwem pana premiera przygotowanego, w którym biogospodarka jest zmieniana przez wiele przypadków. Już schodząc na mój resortowy poziom, to jest strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa, gdzie również w wielu aspektach kwestie biogospodarki są podnoszone. Jest to oczywiście bardzo ważny dokument ministra przedsiębiorczości i technologii pod tytułem Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Te nazwy nie są proste, nie są przyjemne i są trudne do powtórzenia na jednym oddechu, ale myślę, że jak już wiemy, co się w nich znajduje, to łatwo się przyzwyczaić. Na moim gruncie również, na gruncie ministerstwa, to jest plan dla wsi. Krótki, właściwie jednoroczny plan pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który wypunktował najważniejsze tematy, które w zasadzie udało mu się zrealizować przez ten rok w resorcie, a których 80% przynajmniej ma znamiona podejścia zrównoważonego, podejście związanego z biogospodarką. Zrównoważone są oczywiście wszystkie, mówię o biogospodarce. To, co mam jeszcze w resorcie rolnictwa, to są wieloletnie programy badawcze, które później pokażę państwu dosłownie kilka przykładów, żeby państwo mieli obraz, czym się zajmujemy.
Rozumiem, że to już napominanie mnie, żebym tak długo nie gadała. Prezentacje bardzo pomagają skracać wypowiedzi, ale chyba się nie do końca porozumieliśmy. Biogospodarka jest dla nas bardzo ważna teraz jeszcze z tego punktu widzenia, że właśnie, tak jak pan Tomasz powiedział, są prace nad nową perspektywą finansową, a w resorcie rolnictwa to są prace bardzo wytężone, ponieważ oznaczają fundusze dla rolnictwa obszarów wiejskich na kolejne 7 lat, a jak państwo wiedzą, rolnikowi nie jest łatwo rolnika, że tak powiem, zadowolić. W związku z tym chcemy, żeby te instrumenty, których oczywiście pewien zakres nam Komisja Europejska zadała, żeby były jak najbardziej przyjazne, jak najbardziej korzystne i potrzebne dla rolników. I dlatego też pracujemy nad tym bardzo usilnie w ramach resortu rolnictwa, nad tak zwanym planem strategicznym w ramach wspólnej polityki rolnej. Ten plan zawiera bardzo wiele kwestii związanych z biogospodarką, ze środowiskiem, z ochroną klimatu. Nie mamy teraz czasu, żeby o tym rozmawiać. Jest w nim bardzo wiele też kwestii związanych z doradztwem i nauką. Bez doradztwa, bez nauki nie ma innowacji. Bez innowacji nie ma właściwie prowadzonej biogospodarki. Bo tak jak mówiłam na samym początku, wszystko się bardzo zmienia. Musimy w inne sposoby podchodzić do pewnych klasycznych tematów. I do tego też jest nam potrzebna nauka. Patrząc na poziom praktyczny, w jednym z 9 celów szczegółowych w ramach nowego planu strategicznego, który będzie tą książką otwierającą miliardy dla rolnictwa, znajduje się cel szczegółowy 8, promowanie zatrudnienia, wzrostu włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa. Na pewno takie działania będą tu przygotowywane. Obecnie mamy taką długą listę działań, które będziemy chcieli realizować w ramach tej nowej polityki, w ramach nowego finansowania. I też myślę, że niedługo ruszymy w kraj, jeśli chodzi o konsultacje, wtedy każdy głos jest ważny. Każdy państwa dobry pomysł, każdy głos jest ważny. O programie Horyzoncie 2020 i o Horyzoncie Europa nie będę mówić, bo pan Tomasz mówił wiele. W każdym razie chciałam powiedzieć, że resort rolnictwa jest bardzo zainteresowany udziałem naszych instytutów i naszych instytucji podległych w programie Horyzont. Zachęcamy je. Tutaj mam takie nawet zdjęcie, pan minister Zarudzki, który wręcz mówi: instytuty, macie koniecznie brać udział w Horyzoncie. I oczywiście działałoby się to i bez, że tak powiem, takiego, powiedzmy, błogosławieństwa pana ministra, natomiast jest to dla nas temat bardzo ważny. Wiemy, że rolnictwo jest tym obszarem, który ma wielkie możliwości, ale też ma wielkie wpływy i niekoniecznie pozytywne. Bardzo króciutko, jakie mamy takie przykłady, jak można dla odzwierciedlenia, co biogospodarka oznacza w rolnictwie. Biogazownie rolnicze. Wcześniej było wspomniane, pan Tomasz mówił o biorafineriach. Biogazownie rolnicze, proszę państwa. Instalacje, które umożliwiają likwidację, czy też ponowne wykorzystanie wielu odpadów. Ponad 80% substratów w biogazowniach rolniczych to odpady różnego rodzaju. Dodatkowo powstaje nam jeszcze poferment, który możemy używać do podniesienia żyzności gleby. Kwestia numer 2. Przetwórstwo niektórych produktów rolnych, tak jak rzepak, na przykład na biopaliwa. Oczywiście produkt nieżywnościowy, natomiast przy okazji produkcji tego produktu nieżywnościowego powstają też ważne produkty paszowe, które pomogą nam, mamy nadzieję, rozwiązać inny problem. Problem mniejszego wykorzystania białka GMO w żywieniu zwierząt. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta śruta rzepakowa była wykorzystywana jako śruta nie GMO po to, żebyśmy mogli podnieść nasz poziom wykorzystania rodzimego białka. Ale to już inna bajka, więc nie będę o tym dużo mówić. Rzeczy praktycznych też. W ministerstwie działamy dopuszczając, czy też wydając decyzje, dopuszczając do obrotu nawozy i środki wspomagające uprawy roślin. Takie, które wykorzystują biomasę pochodzenia rolniczego. Zarówno roślinną, jak i odzwierzęcą. Po to, żeby rzeczywiście te często odpadowe substancje znalazły swoje drugie życie i wsparły żyzność gleby. Takich pozwoleń jest wydawane bardzo wiele. Rejestrujemy biogazownie rolnicze. Nie jest to może jeszcze zatrważająco wielka liczba, bo dopiero około 90. Natomiast wierzymy, że przy jakby lepszym ukierunkowaniu polityki na biogospodarkę też również te biogazownie będą miały lepsze warunki funkcjonowania. I dzięki temu będziemy mieć więcej miejsc, gdzie można wykorzystywać odpady, które w innych
sposób, w innej sytuacji już były zupełnie niepotrzebne i mielibyśmy z nim tylko problem. Również jeśli chodzi o poziom unijny, gospodarka nawozowa. Do tej pory była dosyć rozproszone to podejście. Teraz weszło w życie nowe rozporządzenie w zeszłym roku, przepraszam bardzo, w tym roku, rozporządzenie 1009, które jakby wnosi wiele nowych melodii, natomiast z punktu widzenia biogospodarki ważne jest to, że harmonizuje ono normy dotyczące produktów nawozowych, które są uzyskiwane z produktów i organicznych, i wtórnych w całej Unii Europejskiej i stwarza nowe możliwości do ich produkcji i sprzedaży na dużą skalę zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, w której to odpady przekształcają się w składniki pokarmowe dla roślin. To jest bardzo ważne w tym rozporządzeniu i przygotowujemy się do jego wdrożenia. Patrząc też na wymiar praktyczny, proszę Państwa, w zeszłym roku powołane zostały zespoły tak zwanego porozumienia rolniczego w ministerstwie. Chodziło o to, żeby zebrać przedstawicieli rolników, biznesu, wszystkich zainteresowanych w poszczególnych sekcjach rolnictwa, po to, żeby na światło dzienne wynieść wszystkie ich problemy, wszystkie bolączki i przedyskutować, co może faktycznie pomóc i oddzielić to prawdziwe problemy od pieniactwa. Jednym z takich zespołów jest zespół do spraw biogospodarki. I muszę przyznać, że to był jeden z najtrudniejszych zespołów, który prowadziliśmy, ponieważ wyszło nam na to, że tych zagadnień biogospodarczych jest tak wiele, że właściwie należałoby powołać 15 podzespołów. I te zespoły nadal pracują. Takie, jak staraliśmy się wyciągnąć trzy najważniejsze wnioski, nie było łatwo. Tutaj postaram się Państwu tylko przytoczyć dla zobrazowania rozstrzału informacji. Pierwszy wniosek to utrzymywanie możliwości wykorzystywania surowców rolnych do produkcji bioenergii, w tym biopaliw na różne cele. Bardzo ważne oczywiście. Wniosek numer dwa, kontynuujmy działania lub podejmujmy nowe związane z zachowaniem produktywności gleb i utrzymaniem wysokiego poziomu produktywności roślin w związku z przewidywaniem rosnącym popytem i tak dalej, to co mówiłam na samym początku. Chodzi o to, żeby hodować nowe odmiany, odporne na przeróżne czynniki, czy to pogodowe, czy to klimatyczne, czy też patogeny, co wszystko w zasadzie jakby mieści się w słowach zmiany klimatu. I żeby w lepszy sposób później to wszystko wykorzystywać. Wniosek numer 3. Zwiększenie efektywności zagospodarowania surowców rolniczych i surowców z przemysłu rolno-spożywczego i wdrożenie innowacyjnych produktów, takich jak bionawozy, biowęgiel, biostymulatory jako alternatywa dla środków chemicznych i syntetycznych. Również inna bajka, troszeczkę podobna do tego drugiego wniosku, czyli wprost mówiąc, wykorzystujmy wszystko, co możemy w jak najlepszy sposób. Nie byłoby tego wynalazków, osiągnięć nie byłoby bez działalności instytutów i instytuty rolnicze są bardzo zaangażowane w kwestie biogospodarki. Też warto wymienić choćby kilka z nich, które mają czołową rolę w tej kwestii. Instytut Biotechnologii Przemysłu, Instytut Hodowli i Klimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytut Ogrodnictwa, Uprawy Nabożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Włókien Naturalnych Roślin Zielarskich, Technologiczno-Przyrodnicze, Zootechniki, pewnie któregoś nie wymieniłam, ale wszystkie są bardzo zaangażowane. Tylko już, żeby unaocznić, już kończąc, jak wyglądają programy wieloletnie i dlaczego uważam, że biogospodarka to jest coś, co w rolnictwie jest od wielu lat wymieniane przez wszystkie przypadki i co się faktycznie dzieje. Choćby Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Jak patrzymy na obszar badawczy, pod tym rozwój zrównoważonych technologii pozyskiwania, przetwarzania wielokierunkowego wykorzystania rolniczych surowców włóknistych. Już sam tytuł brzmi dumnie. I widzimy, że mamy tu i tekstylia, i przetwarzanie roślin w celu uzyskiwania, w celu dobrego zagospodarowania odpadów, i kwestie paszowe, i kwestie kosmetyczne, farmaceutyczne. I powiem szczerze, że jak byłam właśnie w instytucie, no, bo współpracujemy bardzo mocno, to sama zachwyciłam się jakby ferią barw, ferią działań, które instytut podejmuje obok zwykłej działalności hodowlanej, czy też tylko produkcyjnej, czy też tylko naukowej, takiej jakby się nam wydawało, jakby patrząc z boku na ten instytut. I takie podejście jest powszechne. I myślę, że już tak jak kilka lat temu było bardzo trudno powiedzieć, kto powinien zajmować się biogospodarką. Czasem są takie, jak to jest w administracji, spory kompetencyjne, komu przynależy biogospodarka. Już teraz nie ma takiej dyskusji, a myślę, że w sektorze rolnictwa
rolnictwa, tym bardziej jej być nie może, bo biogospodarka jest wszędzie. Dziękuję Państwu bardzo, życzę owocnego kongresu i miłych obrad. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Mówiła Pani o zmianach świadomości, a także o planie dla wsi. Nic dziwnego, że właśnie ten temat pojawia się w tym miejscu i w tym czasie, ponieważ 60% powierzchni województwa łódzkiego to właśnie obszary wiejskie. Wcześniej pojawił się także temat Europa kontynentem neutralnym klimatycznie. To kolejny na pewno aspekt do dyskusji, bardzo ciekawy. A następne tematy, o których będziemy mówili, i następne kwestie dostarczy nam zapewne następny, kolejny prelegent. Zapraszam na scenę pana profesora, doktora habilitowanego Macieja Zalewskiego, dyrektora Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Szanowni Państwo, żyjemy w antropocenie, w epoce, w której przyspieszamy degradację biosfery w niespotykanym tempie i mamy 10, najwyżej 20 lat na odwrócenie procesu. Trzy elementy decydują o tym, czy uda nam się odwrócić ten proces. Bioekonomia, wdrożenie biogospodarki. Drugi, wdrożenie ekonomii cyrkularnej. I trzeci, zredukowanie konsumpcji każdego z nas. Jeśli chodzi o biogospodarkę, znowu trzy czynniki decydują o tym, jak szybko osiągniemy sukces wdrożenia tego. Pierwsze to jest biomasa, rolnictwo i woda. Drugie to są nowoczesne technologie, które umożliwią tworzenie nowych materiałów, produktów opartych o biomasę, czyli odnawialne zasoby. I trzeci element to są ramy ekonomiczne, prawne, społeczne i edukacyjne. To, żebyśmy to wszystko mogli wkomponować w istniejące systemy. Te dwa zdjęcia pokazują największe wyzwania, jakie stoją przed wdrażaniem biogospodarki, to znaczy zamianę takiego modelu rolnictwa, które maksymalizuje obszary użytków zielonych i degraduje kompleksowość krajobrazu, degraduje procesy krążenia wody, węgla, fosforu, azotu w krajobrazie, przez to, że tutaj tracimy materię organiczną w tej części i nawozy transferujemy z ekosystemów rolniczych do ekosystemów wodnych, gdzie powodują toksyczne zakwity. I będziemy musieli transformować w taki krajobraz, który będzie trwale recyrkulował pierwiastki i retencjonował wodę. Dlaczego to jest tak ważne? Tak jak powiedziałem, antropocen to jest faza, kiedy bardzo dynamicznie populacja wzrasta. W 70 roku Ecological Footprint, ten ślad ekologiczny był jeden, czyli tak eksploatowaliśmy w takim zakresie, w jakim biosfera się regenerowała. Teraz jest 1,7, to znaczy, że już w takim układzie prawie dwie planety potrzebujemy, ale w 70 roku pojemność globalna była oceniana na 12,5 miliarda ludzi. W tej chwili na 9,5, czyli degradacja postępuje w tą stronę, wzrost populacji w tę. Efekt zderzenia zawsze według modelu RK selekcji jest taki, że następuje drastyczny spadek populacji ze względu na różne formy konfliktów. Aby uniknąć tego, musimy w tej chwili odwrócić proces i zwiększać pojemność, dlatego że jeśli wzrost populacji jest jednocześnie w sytuacji, gdy wzrasta pojemność, populacja wchodzi w stan równowagi dynamicznej i unikamy dramatów. Także dlatego ta biogospodarka jest elementem absolutnie krytycznym dla osiągnięcia przyszłości taką, jaką chcemy i myślę, że ta świadomość jest obecna na świecie w coraz większym stopniu. W Rio de Janeiro powstała Muzeum Przyszłości, w której pokazuje się społeczeństwu obecny stan biosfery, co z nią robimy i co powinniśmy robić, żeby odwrócić ten proces. No i
świadomość o tym, jak ważne jest podjęcie natychmiastowych działań przez każdego z nas, nie tylko przez polityków, w sprawach redukcji emisji gazów cieplarnianych jest powszechna. 5 zasad bioekonomii. Żywność pierwsza, trwałe użytkowanie plonu, czyli bez degradacji gleb, utrzymanie tego potencjału produkcyjnego. Kaskadowe podejście, to znaczy wykorzystywanie wielokrotne wielu elementów, które wygenerujemy w biogospodarce. Cyrkularność, czyli zredukuj użycie materiałów energii, użyj ponownie i stosuj recykling. I różnorodność, jednocześnie włączanie tego w systemy, które istnieją. Proszę Państwa, dlaczego te zmiany mogą być tylko osiągnięte przez tak zwane, nie tylko zmiany technologii i produktów, ale zmiany w sposób myślenia. I dlatego musimy zacząć myśleć o agrocenozach, o ekosystemach rolnych, nie jako systemach, które produkują coś, tylko jako ekosystemach, które są superorganizmami, gdzie woda napędza krążenie węgla, fosforu, azotu, a ekosystemy są tymi recyrkulatorami tych procesów. I tego typu sposób myślenia będzie determinował nasze wszelkie działania. Czyli wymaga to, żebyśmy tą biogospodarkę wdrażali, musimy zmienić i nie tylko technologię, ale ten sposób myślenia. Dlatego, że perspektywa jest taka, no możemy myśleć, że zamienimy biosferę w technogarden albo w zrównoważoną biosferę i na pewno technogarden, wiele eksperymentów pokazuje, nie ma szans. Nie jesteśmy w stanie utrzymać homeostazy w takich systemach sztucznych, ekologicznych, to znaczy poza ograniczoną przestrzenią w skali już makro. I to stąd to nowy sposób myślenia o bioekonomii. Ewolucja, czyli musimy rozumieć, że systemy ewoluowały w każdym miejscu Ziemi inaczej, ponieważ geologia, klimat były inne i na bazie tej te procesy, które wykształcone zostały w centralnej Polsce, są inne niż w Tatrach, inne na Pomorzu. I dopiero na bazie tego możemy dopiero analizować dynamikę i możliwości zwiększania potencjału ekosystemów. Wcale nie chcemy chronić ekosystemów. My musimy tak regulować procesy, żeby zwiększać ich potencjał, bo takie jest zapotrzebowanie. I dlaczego ta ekonomia jest tym kluczem? No tak jak powiedziałem, ten ekologiczny ślad, no zredukowanie emisji, zwiększenie biopotencjału i cykl hydrologiczny jako ten główny determinant. Jeśli nie ma wody, nie ma bioprodukcji, nie ma ekosystemu. I dlatego ten cykl jest niezwykle wrażliwy, jak zaraz pokażę. No, tę mapę, inną wersję widzieliśmy. Susza wygląda w różnych latach różnie, ale widać wyraźnie, że ona coraz intensywniej modyfikuje nasze agrocenozy i musimy w związku z tym się lepiej dostosować. Tu, jak pokazałem, taka tendencja do tworzenia wielkich obszarów monokultur skutkuje utratą materii organicznej i produktywności. Zwiększenie kompleksowości krajobrazu jest kluczem. Ostatnio w Etiopii pokazywałem, że zadrzewienie śródpolne, które ma 5 metrów tylko wysokości, oddziaływuje nawet 80 metrów za tym zadrzewieniem. Mamy od 40 do 80% większą wilgotność gleby przez kilka tygodni, co oznacza o 30% większy plon. Tak? Czyli utrata 5% powierzchni tych pól o 30% procentuje zwiększeniem produktywności. My musimy takie badania dostosować w Kujawach, będą inne, mieć specjalne eksperymentalne demosajty i są instytuty takie jak Jung, jak Instytut w Skierniewicach, Centrum Ekohydrologii, które integrując swoje działania mogą te rzeczy bardzo precyzyjnie zdefiniować i ukształtować przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim demosajty, takie stanowiska, na których będziemy pokazywać rolnikom, jak to działa, bo rolnik jest co? Jest empirystą, on musi zobaczyć, dotknąć i wtedy dopiero sam zastosuje. No i tak jak powiedziałem, te ekosystemy są tymi recyrkulatorami wody i
dlatego wkomponowanie ich i kwantyfikacja tych procesów jest niezwykle ważna. I popatrzmy, jak wygląda zależność między recyrkulacją wody a ekosystemami na świecie. Te czerwone obszary to ekosystem w 100% jest odpowiedzialny za recyrkulację wody. Czyli jak go zdegradujemy, cykl będzie kompletnie zdegradowany. Polska jest w obszarze, gdzie w 40% ekosystemy ten zielony proces. Czyli nie załatwią całkiem sprawy, musimy powiązać z innymi rozwiązaniami, na przykład małą retencją, ale są bardzo ważne. Jak to jest ważne? To są wyniki moich kolegów z Poznania, które pokazują, że jeśli mamy zwiększoną radiację, szybkość wiatru i ilość pary w powietrzu jest wtedy coraz mniejsza i w tym momencie te nawet małe opady nam natychmiast odparowują, tak? Czyli bardzo musimy dbać o to, ale konsekwencją procentów wzrastających obszaru suszy do rzeczy Warty jest spadek przepływu Warty ze 120 do 80 metrów na sekundę, co oznacza, że nawet budowa zbiorników zaporowych nie będzie skuteczna, jeśli nie zadbamy o retencję w krajobrazie. I to tak wygląda, w dodatku takie pole powoduje, że ten azot, fosfor z tego pola ucieka i eutrofizuje nam zbiorniki, które z kolei nie nadają się do nawadniania, jeśli występują w nich toksyczne zakwity. Efekt wycinania lasów, jeśli nie mamy tych stref buforowych, lesistość jest, są dane z Etiopii, pokazują, że wzrasta niezwykle ta chłonność pary wodnej, czyli szybkość odparowywania tych mniejszych deszczów, natomiast co ciekawe wzrasta ilość wody w rzece. Tak, tylko niestety ta rzeka przy okazji jak szybko spływa, to powoduje erozję i wypełnianie zbiorników na mułami. Czyli budowa wtedy małej retencji nie ma sensu. Kompleksowość krajobrazu, restytucja pierwsza. No i wiele rozwiązań, które muszą być prowadzone. Nie da się tworzyć bioekonomii na zasadzie silver bullet, jedno proste rozwiązanie. Tu są różne metody, które wypracowane zostały w Centrum Ekohydrologii i one są na demosajtach w Dorzeczu Pilicy, które muszą być zharmonizowane, zintegrowane dla rezultatów. Ale pierwszy etap to jest co? Diagnoza. Tak? Tak jak skoro zlewnia jest superorganizmem, diagnoza stanu, tu jest diagnoza opracowana przez panią profesor Izydorczyk z mojego zespołu i pana rektora Frączaka, gdzie widzimy, gdzie są te bardzo nasilone miejsca emisji azotanów, gdzie są fosforanów i do tego odpowiednie technologie zostały opracowane. Po pierwsze zwiększanie naturalnej zdolności absorbowania przez terasy zalobowe rzek, tutaj fosforu na przykład, wysoko efektywne strefy buforowe, tutaj bariery denitryfikacyjne, to nad Sulejowem jest taka strefa, tutaj druga, tam gdzie osiedla ludzkie z kolei dużo fosforu. Te bariery denitryfikacyjne, to pionowe, tu powstał, nasz patent jest już w tej chwili wykorzystywany na skalę techniczną dla ochrony wód podziemnych. No i oczywiście biologia molekularna, ona musi być wykorzystywana w wielu elementach przy tych rozwiązaniach dla nowoczesnych biotechnologii i ochrony środowiska. Wody burzowe z osiedli miejskich wprowadzają do systemów rzecznych znowu ogromne ilości fosforu, azotu i to jest przykład takiego systemu, który oczyszcza wody burzowe w Łodzi na Sokołówce. Różnica między tak zwanym constructed wetland a tym jest taki, że te wierzbowiska, trzcinowiska doczyszczające w Niemczech, w Hiszpanii potrzebują 3% powierzchni zlewni. Myśmy skondensowali tu naturalne procesy zachodzące w rzece, samooczyszczania 0,3%, a więc dziesięciokrotnie większa efektywność, a proszę zobaczyć jaka efektywność oczyszczania. Tu jest woda wchodząca, a tu jest wypływająca. Dziesięciokrotny spadek zawiesiny. Tak? To samo z fosforem, nieco mniej, dalej pracujemy tutaj nad szczepieniem odpowiednich bakterii, żeby proces zintensyfikować. To jest z kolei na Górnej Bzurze powiązany system hybrydowy, technologia, separatory przechwytują ropopochodne piasek i w tym momencie system biotechnologiczny działa efektywnie. Tu redukcja znowu o rząd wielkości. Tu były toksyczne zakwity, teraz można kamienie policzyć w Warturówku. No, warto tam trochę może konserwację tych systemów poprawić. To jest z kolei adaptacja. Pani profesor Kietrzyńska, również z mojego zespołu, stwierdziła, że małe oczyszczalnie pracują gorzej niż duże. Tak? Czyli
trzeba je w jakiś sposób zabezpieczyć. Tutaj system sekwencyjny został zmodyfikowany, wzmocniony i dochodzi efektywność do 97% redukcji azotu i 76% fosforu. Czyli to jest to, o co chodzi w tym momencie. Ta mała oczyszczalnia, która pulsuje, nierówno pracuje, takim systemem jest stabilizowana i doczyszczana do takiego poziomu, gdzie rzeczywiście dalej. Oczywiście rozwijamy technologię, ponieważ tam były bariery geochemiczne, nie zawsze ich przy dużych obciążeniach wydajność była większa. Opracowaliśmy taki bioker do przechwytywania fosforu, taki substrat specjalny. On został w Paryżu nagrodzony złotym medalem. No ale te wszystkie działania, które teraz pokazuję, zaczynają być skomplikowane. Na przykład transformacja osadów pościekowych w bioenergię w otoczeniu Gosiu. No to nam 10 lat zajęło, żeby dojść z 2 ton do 18 ton wydajność tej plantacji, tak? Bo okazało się, że osady są pościekowe, toksyczne dla roślin. No i w tym momencie, żeby tego nie komplikować, żeby ten, który się zajmuje plantacją, miał grę komputerową, tylko przesuwał suwaki, ile potasu dosyłać, żeby taką osiągnąć i tak dalej, wiele innych elementów, a więc również robimy działania na rzecz tego, żeby tą naukę zaawansowaną zrobić translację do bardzo prostych sposobów korzystania dla każdego. No i teraz mała retencja, proszę Państwa, mała retencja jest niezwykle ważna. Niezwykle ważna i to jest przykład modelu zbiornika na Grabi, gdzie burmistrz poprosił mnie, żeby zapytać, czy ten zbiornik będzie kwitł, jak go wybudujemy. Ja powiedziałem, jak pan go tak wybuduje, na pewno będzie kwitł, ale powiem panu, jak wybudować, żeby nie kwitł. Otóż można ten zbiornik zbudować obok tej rzeki, zachowując dziką, meandrującą rzekę, a obok zbiornik będzie równie pełnił swoje wszystkie funkcje pozytywne. Tak? Dlaczego to jest tak ważne? No dlatego, że ten zbiornik wpuszcza tylko czystą wodę. Otóż w każdej rzece mamy takie oscylacje jakości wody. Bardzo dużo fosforu, takie ilości gwarantują zakwit, ale są okresy bardzo czystej wody. I ten zbiornik został tak skonstruowany, że system automatyczny pomiarowy będzie wpuszczał tylko tą fazę czystej wody i ten zbiornik nigdy nie zakwitnie. Dodatkowo jest zabezpieczony tu sekwencyjnym systemem. No nie mówię, kaskada takich małych zbiorników na terasach zalewowych zredukuje nam efekt suszy i zredukuje nam również efekt powodzi. Także to jest taki model i mam nadzieję, że pan marszałek tutaj wesprze nas w realizacji szybkiej, jako żeby to był model przykładowy dla generalnie małej retencji w całej Polsce. No, to jest, tak jak powiedziałem, wdrożenie tych rozwiązań już dla Górnej Bzury. Widać wyraźnie, że to działa. Te projekty EHREC dla Pilicy i EcoROP zostały nagrodzone przez Komisję Europejską Best Life Project, czyli 10 najlepszych w Europie, a EHREC został Best of the Best, najlepszym projektem w Europie w zeszłym roku, także to jest coś takiego, co naprawdę można, z czego możemy być dumni, ale to one wszystkie zostały dzięki współpracy tutaj z państwem, tak? Bo to władze, od zaczynając od Urzędu Marszałkowskiego aż po władze lokalne, nie można by ich było zrealizować bez współpracy, także to jest nasz wspólny sukces. Proszę Państwa, i teraz koszty. Otóż klasyczna rekultywacja ekosystemu to jeśli zwiększamy oddziaływania negatywne, na przykład zanieczyszczenia, ekosystem się broni, a potem spada i potem już nie tworzy żadnych wartości. Ani nie jest, no, ma czystej wody, ani dużo tej wody. To odtworzenie jest dużo droższe, żeby wrócić do stanu. Natomiast te ekohydrologiczne metody, przez to, że redukują negatywne formy oddziaływania, a jednocześnie zwiększają odporność, pozwalają wrócić od dużo tańszej trajektorii. Tak? Zbiorniki w Arturówku były rekultywowane co roku, wydawano tam 600-800 tysięcy, nie działało, dalej kwitły, zastosowane metody nie kwitną, a konserwacja kosztuje około 40 tysięcy rocznie, 10 razy mniej. No i oczywiście systemowe rozwiązania. Zamiana tych osadów pościekowych czy ścieków do nawadniania plantacji bioenergetycznych, poprawa jakości wody, poprawa turystyki, wykorzystanie bioenergii do ogrzewania szkół, redukcja emisji dwutlenku węgla, ale również miejsca pracy, tak? W takich miejscach jak Przedbórz, ten model był dla Przedbórza, gdzie tam problemy z zatrudnieniem, tak? To są tworzenie takich systemowych rozwiązań, tu już była mowa o tym, że to jest konieczność, tak? Nie pojedyncze rozwiązania. I na koniec,
strategia, tak? W jaki sposób zwiększyć ten rozwój bioekonomii i potencjału środowiska. Po pierwsze, polityka powinna zacząć od porównawczej analizy różnych produktów i systemowych rozwiązań, tak? I identyfikację wyzwań, zogniskowanie na specyficznych dla tego regionu. Drugi, roadmaps, a więc mapy drogowe, rozwijanie tych powiązanych z rządem, z regionalnym urzędem marszałkowskim, z instytucjami naukowymi, nauki i technologii, innowacyjnych rozwiązań. I tutaj przełożenie retoryki na akcje, prawda, pilne. Innowacje to przyspieszenie postępu i maksymalizowanie tych możliwości wykorzystania innowacji. I teraz już taktyka i jakie akcje. Rozwiązanie pewnych systemów do śledzenia postępu, bo to mobilizuje do przyspieszenia i efektywności działań. Monitoring, system monitoringowy dla tych podstawowych czynników, które determinują sukces bioekonomii, zaczynając od nowoczesnych metod satelitarnej analizy danych. I tutaj Urząd Marszałkowski ma znakomitą bazę, którą będziemy, mam nadzieję, wykorzystywać. Zwiększenie infrastruktury dla innowacji przez adaptację tych innowacji i włączenie społeczeństwa, citizen science, tak? A więc informacja rolników o obecnym stanie, o problemach, procesach, ale również o możliwościach. No i na koniec chciałem powiedzieć, że żeby to realizować, w tej chwili te wszystkie rozwiązania nagradzane, które pokazywałem, były realizowane w stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego, ale liczymy na to, że pan marszałek tutaj pomoże ją zmodernizować, bo to jest z lat 70. i umożliwi dalszy rozwój tych biotechnologii, które myślę będą coraz bardziej potrzebne. To są plany już tej nowoczesnej, zmodernizowanej stacji, w której te rozwiązania, o których mówiłem, powstały w tej starej, ale ta nowa jeszcze będzie. No, więcej można, że tak powiem, na temat ekohydrologii i tych rozwiązań, o których mówiłem w czasopiśmie, które wydaje Centrum Ekohydrologii Elsevierowskim. No i w tej chwili za kilka tygodni wyjdzie podręcznik, gdzie to wszystko, co w dużym skrócie przedstawiłem, będzie można przestudiować bardziej szczegółowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze za przybliżenie nam tematu ekohydrologii, jakże rozległego. Kolejny ważny bardzo temat, jeżeli chodzi o nasz kongres, w biogospodarce także, to zagospodarowanie odpadów. Obecnie na świecie tylko mniej niż 1% towarów wykorzystuje się ponownie, a 75% jest wyrzucana lub palona. Dużo mamy w tym obszarze do zrobienia i mam nadzieję, że właśnie ten temat przybliży nam kolejny prelegent. Zapraszam panią Martę Krawczyk, reprezentującą Rekopol, organizację odzysku opakowań. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, dziękujemy za zaproszenie i dziękujemy, że odpady i opakowania znajdują miejsce na kongresie dotyczącym biogospodarki. Ja będę się skupiać dzisiaj na bardzo małym wycinku kwestii związanych z odpadami, ale też powiem, ile tych odpadów w ostatnim czasie się produkowało i ile ich wprowadzamy do obiegu. Skąd moda na odpady i na biotworzywa, bo też o tym będę chciała powiedzieć, czyli o opakowaniach z biotworzyw, biopolimerów, które dzisiaj są rozpatrywane jako pewna alternatywa dla tradycyjnych opakowań. Te obrazki Państwo wszyscy znają, czyli wielkie plamy odpadów na Pacyfiku i te kwestie związane z mikroplastikami, mikrotworzywami, które my jako konsumenci zaczynamy się obawiać. Słyszymy dużo komentarzy z mediów, że one są w powietrzu, w glebie, że je pijemy, że znajdują się one w rybach, w żywności. Również w wodach wydobywanych podziemnie, również znajdowane są próby z biotworzywami, bioplastikiem. I w
wyniku tych działań, tych informacji, Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie pewnych dokumentów, które mają nam pomóc tą gospodarkę trochę uporządkować. Jedno z nich jest całkiem duża strategia dotycząca tworzyw sztucznych, a pewne cele związane z tą strategią wdrażają dyrektywa dotycząca tak zwana single-use plastics. I ona nas, konsumentów, również będzie dotykać. Ona ma pewne grupy ograniczeń i pewne grupy wyłączeń produktów, które będą, nie będą mogły się znajdowały na rynku. I czemu o tym mówię? To jest druga grupa wykluczeń, która jest najbardziej restrykcyjna, czyli coś, co po 3 lipca 2021 roku z tworzyw sztucznych nie znajdziemy na rynku. I mówię o tym dlatego, że wydaje nam się, że mamy różne alternatywne tworzywa, PLA, polilakty, tworzywa biodegradowalne, które zastąpią tworzywa sztuczne w tej grupie produktów, którymi są patyczki, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka, patyczki, kubki, pojemniki na żywność z ekspandowanego polistyrenu. Otóż okazuje się, że cała ta grupa bazuje na tworzywie sztucznym, a tworzywo sztuczne, bazując na definicji polimerów, również tworzywa biodegradowalne, niestety nie będą mogły zastąpić tradycyjnych tworzyw sztucznych i nie będziemy mogli z tych biotworzyw kompostowalnych również takich produktów wprowadzać na rynku. Więc jest to bardzo duże wyzwanie dzisiaj dla wielu branż, co zrobić z tymi produktami. Natomiast Komisja Europejska jest tutaj bardzo konkretna, mówi nie dla jednorazowych produktów z pewnych grup i będziemy te grupy rozszerzać. Więc my jako konsumenci będziemy również mieli wyzwania. Odpady plastikowe w Unii Europejskiej, 2015 rok, z tego 59% aż odpadów to są opakowania. Dlatego ten temat jest tak istotny, chociaż wydawałoby się nam, że opakowania to jest bardzo mały wycinek naszej gospodarki, one często zajmują teraz pierwsze strony gazet. Ile natomiast jest odpadów i opakowań w Polsce? Każdy z nas lubi liczby, więc my jako Recopol zbieramy takie dane, analizujemy dane wielu uczestników tego systemu gospodarki odpadami i opakowaniami. Więc mogę Państwu powiedzieć, że już w 2018 roku wprowadzono, zostało przez przedsiębiorców na rynek 5,8 miliona ton opakowań. Do nas, do domów, jako konsumentów trafiło 2,7 miliona ton opakowań jednostkowych. Reszta to są zbiorcze, transportowe, tym czym towary są przewożone lub funkcjonują w formacie B2B. I te liczby rosną. To, co było mowa wcześniej, że konsumpcja wzrasta i my ją widzimy poprzez wzrost tych ilości raportowanych nam przez klientów, przez przedsiębiorców, te ilości opakowań wprowadzanych na rynek nie maleją, nie zatrzymują się, a wręcz bardzo dynamicznie rosną. Z tego tworzyw sztucznych jest około 1 miliona ton wprowadzanych na rynek jako opakowania, a do nas, do domów, trafiło 744 tysiące ton opakowań jednostkowych z tworzyw sztucznych. W naszych gminach zebrano 13,5 miliona ton odpadów. To jest bardzo dużo i ta liczba też rośnie z roku na rok. Iż system jest szczelniejszy, firmy więcej odbierają, mniej odpadów ucieka gdzieś bokiem, więcej widzimy w raportach. Z tego selektywnie zebrano tylko 37,8%, co jest wielkim wyzwaniem dla gmin, ponieważ muszą oni motywować swoich mieszkańców do tego, żeby ta segregacja była jak największa. I to od Państwa, oczywiście nas, ode mnie zależy, czy tej selektywnej zbiórki będzie coraz więcej. I w tym zebranym selektywnie strumieniu właśnie 65% to były opakowania. Pytanie, gdzie te pozostałe opakowania? Dlaczego one do selektywnej zbiórki nie trafiły? I dla gmin jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ gminy mają swoje poziomy recyklingu do osiągnięcia. W tym roku to jest 40%, w przyszłym roku, proszę zobaczyć, jak skokowo te poziomy rosną dla gmin, to będzie już 50%, ale na tym nie jest koniec, ponieważ komisja mówi więcej. Więcej odpadów ma być poddawanych recyklingowi i dla gmin właśnie to będzie 60% w 2030 roku i to jeszcze inaczej, inny będzie model liczenia, więc liczymy już nie tylko od zebranych selektywnie, ile podano recyklingowi, tylko od wszystkich komunalnych. To będzie nie lada wyzwanie dla gmin, dla państwa, dla tych, którzy wydają dokumenty strategiczne, jak te cele osiągnąć. Przedsiębiorcy również stoją przed dużymi wyzwaniami, ponieważ ta tabela niżej z celami recyklingu dla opakowań dla tworzyw sztucznych rośnie ponad dwukrotnie. Dzisiaj przedsiębiorcy muszą osiągać poziom recyklingu w tworzywach sztucznych 23,5%, a będzie to później 50% i 55% docelowo w 2030 roku, więc te cele rosną.
I przedsiębiorcy myślą, to może opakowania kompostowalne pomogą nam zmniejszyć ten wpływ opakowań na środowisko. No właśnie nie do końca tak jest. W ogóle, które to są te opakowania, o których mówimy biokompostowalne? To są opakowania z biopolimerów. Biopolimery są pochodzenia organicznego, z roślin, ziemniaki, skrobia. Niekoniecznie oznacza to, że są kompostowalne. Przykłady biopolimerów, kiedy są w butelkach, tak jak plant bottle, są to tradycyjne tworzywa sztuczne, można powiedzieć, że tradycyjne, bo tradycyjnie przetwarzane w procesach recyklingu materiałowego, ale także tacki, talerzyki, czy jakieś podkładki, które są z otrębów roślin, to one rzeczywiście mogą być kompostowalne, czy kubki i opakowania z trzciny cukrowej i tutaj czasami bywają, czasami nie. No i właśnie, co z nimi zrobić po zużyciu? To są przykłady rynkowe, gdzie mamy zestawy piknikowe biodegradowalne, mamy kubki z trzciny cukrowej, czy ten środkowy, który wygląda jak zwykły kubek polipropylenowy, natomiast jest to kubek z PLA, polilaktydu, który jest właśnie kompostowalny. Jakie mamy wyzwania? Konsumenci widzą w tych materiałach wartość dodaną, więc biznes chce iść w tą stronę, ponieważ widzi tam swoją przewagę konkurencyjną. Więc obserwujemy znaczący trend ilości tych opakowań wprowadzanych na rynek i też produkcji tych opakowań przez gospodarkę. Natomiast tylko 2% opakowań z tworzyw, które znajdują się na rynku, jesteśmy w stanie jakby wzmocnić tymi biomateriałami. Koszt tych opakowań jest 3-4-krotnie wyższy i pytanie, czy zysk za tym środowiskowy jest tak samo wyższy. Ponieważ te opakowania różnią się zdolnością do rozkładu i nie można pewnych materiałów biopolimerowych poddać zwykłemu recyklingowi materiałowemu. No i pytanie, co z tymi opakowaniami robić? I wyzwania stoją przed i gminą, i producentem, i konsumentem. Gminy w Polsce mają dzisiaj bardzo słabo rozwiniętą infrastrukturę zagospodarowania bio. Bio tych kuchennych, w ogóle bardzo różni się zbiórka bio między gminami, a jest to ta najbardziej oddziaływująca na możliwość zagospodarowania frakcja. Niemcy od czego zaczęli selektywną zbiórkę? Od wyłączenia bio. Bio, które najbardziej zanieczyszcza nam surowiec, uniemożliwiając dalszy recykling materiałowy. I dzisiaj mamy w Polsce około 8-9 biogazowni, około 120 lub trochę więcej kompostowni. Natomiast te kompostownie nie są w ogóle przystosowane do tego, żeby opakowania biopolimerowe czy opakowania kompostowalne przyjmować do procesu. One są traktowane jako zanieczyszczenie i są najczęściej wyciągane. Niektóre gminy wprost mówią, nie zgadzamy się na taką selektywną zbiórkę, żeby do bioodpadów wrzucać te opakowania. Więc pytanie, co z nimi w takim razie konsument ma zrobić? A gmina ma, pamiętamy cały czas, do osiągnięcia poziomu recyklingu, więc im zależy, żeby tak dopasować swój system, żeby maksymalizować osiągane poziomy recyklingu. Jak tutaj gminy mogą wesprzeć mieszkańców? I właśnie co mają robić z tymi opakowaniami? Jak zagospodarować te niekompostowalne opakowania z biopolimerów? No i co robić z masą po procesie? Nawet jeżeli już mamy kompostownię w gminie, to jest bardzo duży problem, co z tym robić, jak zagospodarować to, co po procesie z kompostowni nam zostało. Inne wyzwanie dotyczy samych substancji, które się wydostają z tych bioopakowań kompostowalnych do kompostu. Między innymi taka grupa PFAS-ów, substancji chemicznych, które są trwałe w środowisku i mogą one negatywnie oddziaływać na organizmy żywe. No i są badania, które potwierdzają, że następuje takie wydostawanie się tych substancji i niekoniecznie one mogą być bezpieczne do tego, żeby je zawracać przez kompostowanie. Przemysł. Tutaj barierą jest konsument chce, natomiast barierą jest cena i dostępność. Natomiast rozszerzona odpowiedzialność producenta. Inny system rozliczania się przedsiębiorców od 2023 roku, czyli ponoszenie wyższych kosztów i być może pełnych kosztów za przygotowanie do recyklingu i zbiórkę odpadów, czyli to, co słyszymy z mediów, że przedsiębiorcy będą więcej płacić za opakowania wprowadzane na rynek, to jak tutaj właśnie biomateriały będą rozliczane, tego dzisiaj nie wiemy, a przemysł, jak wiadomo, planuje wprowadzanie opakowań na kilka lat do przodu. Jak zapewnić bezpieczeństwo opakowywanych produktów? Niektóre oferowane przez dostawców opakowania nie mają atestów migracyjnych, nie są dla nas konsumentów bezpieczne. I problem w rozliczaniu poziomów, bo przedsiębiorcy rozliczają takie tworzywa jako zwykłe tworzywa sztuczne, a jak wiadomo, tych biopolimerów nie ma dla nich dedykowanych instalacji do recyklingu materiałowego, więc nie można tymi materiałami realizować poziomów, więc tworzy się nam systemowa luka. No i
konsument. Konsument tutaj jest trochę taki zagubiony, bo on nie umie czytać opakowań, nie do końca wie, co te znaki na opakowaniach znaczą. Nie ma jasnych informacji od gminy, gdzie te opakowania ma wyrzucać. Od przedsiębiorcy nie ma jasnej informacji biodegradowalna, czy to jest to samo, co kompostowalne. Oczywiście nie, tak? Czyli kompostowalne to znaczy, to jest takie, które możemy wrzucać i może się rozłożyć wyłącznie w procesach kompostowni przemysłowych. Czyli jeżeli opakowanie kompostowalne wrzucimy do domowego kompostownika, ono się nam nie rozłoży. Być może będzie się zachowywał jak tradycyjne tworzywo sztuczne. Ten rozkład będzie wieloletni. Więc konsument musi mieć te informacje, a on nie zawsze je dostaje i czuje się zagubiony, łatwo nim manipulować w kontekście marketingowym. Więc to jest bardzo duże wyzwanie też dla nas, dla biznesu, jako podmiot, który edukuje tego konsumenta, żeby on był bardziej odpowiedzialny w swoich decyzjach konsumenckich. No i tu kilka przykładów. Opakowanie, właśnie to po prawej stronie, to jest butelka z trzciny cukrowej, która może być podawana recyklingowi razem z innymi tworzywami sztucznymi. Czy szczoteczki, czy ta tuba po środku, to jest akurat materiał z recyklingu z plastiku z oceanów. A być może przed nami jest era właśnie produktów bez opakowań. Pasta do zębów w tabletkach, sprzedawana wyłącznie w papierowej torebce, czy szampon w kostce w ogóle bez opakowania, czy kosmetomat, gdzie nalewamy produkty do swoich własnych opakowań. Jest to pewien trend, który dzisiaj jest bardzo niszowy, ale diagnozuje się, że będzie on trendem rosnącym. Pewne drobiazgi w czasami projektowaniu opakowań pozwalają nam zwiększyć ilość poddawanych recyklingowi, czyli zarówno karton, który nie powleczemy go, tu są przykłady, wydawałoby się nam, że to są dwa takie same opakowania z chusteczkami, natomiast wyeliminowanie tego fartucha z tworzywa sztucznego, powleczenia, już powoduje, że w 100% takie opakowanie możemy śmiało poddać recyklingowi. Także czasami takie proste wskazówki nam pomagają, żeby te poziomy osiągnąć. Każdy z Państwa dostaje zadanie domowe. Jak wraca do domu, to sprawdza, czy ma 5 koszy na odpady i czy segreguje prawidłowo śmieci. Jak czy dobrze segregować, to będziemy też o 14 opowiadać na warsztatach. Natomiast systemowo konieczny jest dialog gmin, przemysłu i także recyklerów, firm, którzy przetwarzają odpady. Jak zapewnić tą najlepszą cyrkularność materiałów, jak zamykać obiegi, co my chcemy podkreślić, żeby one się zamykały jak najbardziej lokalnie. Lokalnie w regionie, lokalnie w naszym kraju. Czy możemy zamykać i również tworzywa sztuczne cyrkulować wyłącznie naszymi własnymi odpadami. Konieczne jest wzmocnienie tej części do właśnie bioodpadów, czyli biogazowni i kompostowni, które przetwarzają nasze odpady bio. Prawidłowe oznakowanie dla konsumentów, żebyśmy my też byli świadomymi konsumentami. Także z mojej strony to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Uprzejmie dziękuję za wystąpienie, bardzo ciekawe. A teraz proszę o przygotowanie sceny. Będzie się za chwilkę dużo działo na tej scenie. Ale nim o tym, gdy mamy taką sytuację, że w jednym roku możemy przynieść rybę do domu w reklamówce, a w następnym reklamówkę w rybie, to musimy pracować ciężko i bardzo szybko. Musimy mieć tę świadomość, zwłaszcza myśląc o młodym pokoleniu. I właśnie to młode pokolenie, najmłodsze pokolenie, dzieci, nasza przyszłość, pojawią się za chwilę tu na tej scenie. To są dzieci z przedszkola miejskiego nr 66 w Łodzi, które zaśpiewają piosenkę Moja Planeta. Ja przyznam z własnego doświadczenia, że dzieci wiedzą najlepiej i potrafią edukować bardzo często także nas starszych. A jeśli w tym młodym wieku skorupka nasiąknie postawami proekologicznymi, to myślę, że na starość trąci czymś najlepszym, czymś, o czym rozmawiamy właśnie tu na tym kongresie biogospodarki. Zachęćmy brawami dzieci do wejścia na scenę. Zapraszamy Was. Zapraszam na występ.
jesteście wspaniali. Bardzo wam dziękujemy za ten występ. Zrozumieliśmy przekaz SOS, planeta woła ludzi, woła nas. Woła nas także na przerwę kawową, ale nim ta przerwa, zapraszam na scenę pana marszałka Andrzeja Górczyńskiego. Dzieci mają specjalne przesłanie także dla pana marszałka. I proszę bardzo, tu... Cóż to za niespodzianka, drodzy? Co przygotowaliście? O, prezent z logo naszego przedszkola, przedszkole miejskie numer 66 w Łodzi. Przygotowaliśmy misia, który dba o naszą planetę. Bardzo dziękujemy. Panie marszałku, zapraszam też pana marszałka Piotra Adamczyka na scenę. Ja mam nadzieję, że ten miś zawiśnie w jakimś takim adekwatnym miejscu. Po dzisiejszym wystąpieniu jestem przekonany, że dzisiejszy Kongres Gospodarki już jest sukcesem. Także super, bardzo dziękujemy. Oczywiście zawiśnie w najważniejszym miejscu w Urzędzie Marszałkowskim. Bardzo dziękujemy, dziękujemy panie marszałku. Ja w imieniu pana marszałka chciałabym również zaprosić lokalnych przedstawicieli grup działania, aby pozostali na sali. Chwila dla fotoreporterów. Bardzo dziękuję. Kochani, jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękujemy. Ogromne brawa dla dzieci. Jesteście gwoździem, można powiedzieć, naszego dzisiejszego programu. Dziękujemy uprzejmie. A oto program działania, drodzy państwo, jeszcze na kolejne godziny. Zapraszam wszystkich uczestników na przerwę kawową na parterze. Dzieci na warsztat, który tam się odbywa. Jest dużo niespodzianek i dużo rzeczy jeszcze do robienia. Najważniejsza informacja, zapraszam państwa na sesje panelowe, które zaczną się od godziny 12 do 13.30. Sesje panelowe odbywać się będą na parterze. Po sesjach panelowych przewidziany jest lunch między godziną 13.30 a 14.30. Po lunchu między 14.30 a 16.00 rozpoczynają się kolejne sesje panelowe oraz od godziny 14.00 warsztaty dla dorosłych. Po zakończeniu sesji panelowych od 16.00 do 16.30 można będzie napić się kawy i porozmawiać w kuluarach. Sołectwo. I gwóźdź programu, drodzy państwo, proszę tak szybko jeszcze nie wychodzić, to jest ważna informacja.